Czy wiesz, że gdy zapisujesz ułamek, to ta liczba na górze i na dole ma swoją nazwę? Matematycy mówią, że ta liczba na górze to licznik. Zapiszę. 4 siódme. Czwórka to jest licznik. A na dole mamy mianownik, czyli w tym wypadku siódemka jest mianownikiem. Pomiędzy nimi jest kreska ułamkowa. Teraz, gdy wiemy, jak te liczby się nazywają, przejdźmy dalej. Przygotowałam takie zadanie. Chcemy porównać te cztery pary ułamków. Zwróć uwagę, że mają one albo wspólny mianownik, albo wspólny licznik. Zacznijmy od pierwszego przykładu. Mamy tutaj 4 siódme, czyli na tym rysunku powinnam zaznaczyć 4 części z 7 w tym prostokącie. Zwróć uwagę, że ten prostokąt jest pomalowany na 7 takich samych części. Malujemy 4 części. Mamy tutaj 4 części zamalowane. Zamalujmy teraz w drugim prostokącie, który jest taki sam jak poprzedni, 3 części, czyli te 3 kawałeczki. 3 części z 7. Pamiętaj, że chcemy porównać te ułamki, czyli powiedzieć, który jest większy, który jest mniejszy, a może będą równe. Zobaczmy. Widać, że po lewej stronie zamalowaliśmy zdecydowanie więcej niż po prawej stronie. Zatem ułamek 4 siódme będzie większy. Za pomocą języka matematycznego możemy powiedzieć, że z ułamków o takim samym mianowniku, czyli tej liczbie na dole, większy jest ten, który ma na górze większy licznik. Ma to sens. Spójrz na to tak. Jeśli lubisz pizzę i jesteś bardzo głodny, to wolisz wziąć 4 kawałki z 7 czy 3 kawałki z 7? Oczywiście, że wolisz 4 kawałki z 7. 4 siódme jest większe od 3 siódmych. Przypominam symbole porównania. Tutaj jest zapisany znak większości. To jest znak więcej niż, więcej od, większy. To jest znak mniejszy, większy od, albo niż, mniejszy. Mniejszy od, mniejszy niż. Żeby łatwo zapamiętać te znaki, warto sobie pomyśleć o nich jako o paszczy dinozaura. Dinozaur zawsze zje większą liczbę. Ewentualnie, jeśli nie lubisz dinozaurów, popatrz na to tak. Tutaj mamy taką małą kropeczkę, więc z tej strony będzie mała liczba. A tutaj, gdzie jest taka duża przestrzeń między tymi odcinkami, będzie większa liczba, duża liczba. Czytamy, że 4 siódme jest większe niż 3 siódme. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Tutaj mamy te same liczniki, ale różne mianowniki. Zachęcam Cię do zatrzymania tego filmu i zastanowienia się, który ułamek będzie większy. Możesz zerknąć na te rysunki, które tu przygotowałam. Ja za chwilę powiem. Zatrzymaj wideo teraz. W porządku, sprawdźmy. Tutaj powinnam pokolorować 3 części z 7. Weźmy spray i pokoloruję 3 części z 7. Czyli te 3 części. Zobacz, że prostokąt jest podzielony na 7 takich samych części. Ten prostokąt takiej samej wielkości został podzielony na 4 części i powinnam zamalować też 3 z nich. Czyli maluję 3 części. I powiedz, który ułamek jest teraz większy? Myślę, że już wiesz. 3 czwarte to ułamek większy od 3 siódmych. Czyli 3 siódme to ułamek mniejszy niż 3 czwarte. Zobacz, mieliśmy ten sam licznik, ale różne mianowniki. Zatem większy był ułamek, w którym był mniejszy licznik. Ma to sens. Wróćmy do pizzy, którą lubimy. Wolimy wziąć 3 kawałki z pizzy podzielonej na 4 części, bo tu będzie więcej do zjedzenia. 3 kawałki z pizzy, która jest podzielona na 7 części, to dużo mniej do zjedzenia, prawda? Przejdźmy dalej. Jak myślisz, który ułamek będzie większy? Podpowiedź, pomyśl sobie o pizzy. 3 czwarte czy 2 czwarte? Wolisz wziąć 3 kawałki z 4 czy 2 kawałki z 4? Możesz na to też patrzeć jak na czekoladki. Zamalujmy. 3 części z 4.
czyli te części zamalowuję. I dwie części z czterech. Myślę, że już poprawnie odpowiedziałeś sobie na to pytanie, a ja tym rysunkiem udowodniłam Ci, że masz rację, że 3 czwarte to ułamek większy od 2 czwartych. I ostatni przykład. Zobacz, tutaj mamy różne liczniki i różne mianowniki. Co z tym zrobić? Zatrzymaj to wideo i zastanów się chwilę, który ułamek będzie większy, a który mniejszy. Możesz skorzystać z tego rysunku. Zacznijmy od rysunku. Dwie części z czterech, czyli zamalujemy te dwie części. Zwróć uwagę, że każdy ułamek jest taki sam jak poprzedni tutaj po lewej stronie. Są takie same, takie same, takie same. Ciekawe, prawda? I 3/6 to będzie ta część. Zobacz, niespodzianka. Okazało się, że oba ułamki są sobie równe. Czyli 2/4 to to samo, co 3/6. Powiem Ci jeszcze coś ciekawego. Jeśli podzieliłbyś tą figurę, czyli ten prostokąt, na dwie części, czyli w tym miejscu, i zamalowałbyś jedną z nich, to również otrzymałbyś taki sam ułamek. Czyli zamalowałam jedną część z dwóch. Czyli 2/4 to to samo, co 3/6, a to to samo, co 1/2.